Hit that jack, put it in pocket till I get back. Cześć! W dzisiejszym odcinku chcemy Wam dać kilka porad. Tak, abyście Wy sami wyglądali w obiektywie jak najlepiej, byli zawsze uśmiechnięci i piękni. Zapraszamy do oglądania. Jesteśmy pewni, że chcecie, aby film ślubny wypadł jak najlepiej. Tutaj podajemy kilka stosownych rad, które niesamowicie obogacą końcowy efekt. Wiemy, jak ciężko jest pamiętać o wszystkim w tym stresującym dniu. Gwarantujemy, że po zastosowaniu się do poniższych rad będziecie niezwykle zadowoleni z uzyskanego rezultatu, czyli waszego filmu ślubnego. Już od pierwszego spotkania z kamerzystami starajmy się uśmiechać do obiektywu. Pamiętajmy, że to dzień, który zapamiętacie do końca życia. Każdy uśmiech, każde zadowolenie podczas robienia makijażu czy fryzury będzie niesamowicie ubogacał film i sprawi, że panna młoda będzie zawsze uśmiechnięta i piękna. Warto również dokładnie wcześniej ustalić godzinę spotkania z fryzjerem czy makijażystą. Czas błogosławieństwa, wyjazdu z kościoła czy rozpoczęcia wesela. Bardzo ułatwia to pracę ekipie filmującej, kamerzystom czy osobom pracującym w sali weselnej. Najważniejsza rada dotycząca samej przysięgi, o której z powodu stresu bardzo często zapominacie. Pamiętajcie o tym, żeby w trakcie przysięgi wasze twarze były zwrócone ku sobie. Tak, aby kamerzysta ślubny czy fotograf zarejestrował moment waszej przysięgi, na który wszyscy czekają. Na pewno ksiądz bardzo często zwraca wam na to uwagę, abyście mocno trzymali się za ręce i patrzyli sobie w oczy. Jeżeli macie możliwość, wybierzcie jak najjaśniejszy kościół. Najlepiej wyglądać będzie ten z białymi lub błękitnymi ścianami. Niezwykle istotne jest również miłe dla oczu oświetlenie, które nie będzie się mieszało z dziennym i żarówkowym. Pamiętajcie o tym, aby podczas ślubu bawić się jak najwięcej. Naszym motywem przewodnim jest podążaj za uśmiechem. Fotograf ślubny czy kamerzysta będzie wyszukiwał przede wszystkim osoby, które tańczą i uśmiechają się, tak aby zdjęcia były jak najpiękniejsze i najbardziej wesołe. Podczas podziękowań rodziców mówcie głośno i wyraźnie do mikrofonu, dzięki temu dźwięk będzie jak najlepszej jakości, a o resztę zatroszczymy się my. Wszystkiego dobrego!